każdy z was usłyszał słowa prawdy, usłyszał Ewangelię, żywą Bożą Ewangelię, Ewangelię Chrystusową, kochani. Trzeba powiedzieć, że w 2015 roku narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Wiem, że każdy z was ma pragnienie po śmierci iść do nieba. Dlatego tutaj jestem, aby wam w prosty sposób przekazać, jak to się może stać. Przez wiarę, kochani, przez wiarę. Przez to, aby każdy z was uwierzył w Jezusa Chrystusa, że ponad 2000 lat temu On stał się ofiarą za was. Że On, Jezus Chrystus, umarł na krzyżu Golgoty za każdego człowieka. Za każdego za was. Za was. Nie wiem, w jakim dziś jest grzechu. Jakim jesteś człowiekiem. Może uważasz się za osobę, że sobie we wszystkim radzisz. Ja byłem taką osobą, kochani. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, od imprez i wielu innych rzeczy. Żyłem w patologiach. Ale w momencie, kiedy zawołałem, bo przedawkowałem narkotyki, bo wiecie co? Brałem narkotyki, bo miałem w sercu pustkę i myślałem, że sobie tą pustkę wypełnię alkoholem i właśnie narkotykami i imprezami. Tak jak większość ludzi idzie w to i brnie w to. Ja tak brnąłem i uzależniłem się i 8 lat moja droga tak wyglądała. Ale w momencie, kiedy przedawkowałem, to z głębi mojego serca prawdziwe popłynęły słowa, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to przyjdź do mojego życia, podnieś moje życie, bo ja sobie już tak nie radzę, ja sobie nie dawałem rady, uważając się za osobę twardą, mocną, pracującą, mającą pieniądze, niczego mi nie brakowało, ale była w sercu pustka i wiem, że każdy człowiek, który rodzi się tu na ziemi, ma pustkę w sercu i chcę ci powiedzieć, że tą pustkę w sercu może wypełnić tylko żywa osoba, żywy Bóg Jezus Chrystus. Ten, który umarł za ciebie, wziął na siebie każdą chorobę, nawet grób narkotykowy, alkoholowy, wszystko, cokolwiek cię dziś zniewala. Chcę ci powiedzieć, że również dla ciebie jest ratunek. Jest koło ratunkowe i tym kołem jest Jezus Chrystus. Kochani, każdy człowiek musi się narodzić, aby wejść do nieba. Co to znaczy? Rodząc się tutaj, jesteś martwym duchowo człowiekiem. Ale Bóg chce nawiązać tą relację. Bóg chce nawiązać tą relację. Stanie się to wtedy, że ty uniżysz się przed Jezusem. Że ty przyznasz się do błędu, czyli do grzechu. Kochani, bo to, co człowieka oddziela dziś od Boga, to grzech i ego. I ego. A wiecie czemu? Bo człowiek nie chce Boga. Ja byłem taką osobą, ale w momencie, kiedy padłem na kolana, przyznałem się do grzechu, do błędu, to przyszedł do mnie Duch Święty i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Zrozumiałem i przyszła do mnie głęboka myśl, że tak jak nadal żyję i grzeszę, to idę do piekła. Kochani, zacząłem czytać Biblię i wyczytałem tam, że każdy człowiek, gdy grzesznik idzie do piekła. Taka w ogóle jest prawda. Ja ci nie mówię tutaj o tym, że co niedziela musisz iść i spowiadać się. To nie o to chodzi. Tu chodzi o twoją osobistą pokutę. Dziś możesz na tym miejscu spokutować, oddać życie Jezusowi, narodzić się na nowo i po śmierci mieć pewność, że idziesz do nieba. Kochani, wejście do nieba zapewni nam tylko Jezus Chrystus i nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi i w inny prosty sposób ja nie mogę tutaj wam tego przekazać, bo tego się nie da. Ja nie będę naciskał. Każdy z was odpowie. Każdy z was stanie przed Bogiem, przed Najwyższym i powie ci, co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna Jezusa Chrystusa. Co zrobiłeś z tym? Możesz wtedy mówić, ale ja byłem dobrą osobą. A ja chcę ci teraz powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Nie z uczynków. Nie trafisz do nieba, jeżeli masz w głowie, że trzeba być dobrym człowiekiem. To w ogóle to nie to. Do nieba się idzie przez łaskę. Łaskę. Jeżeli dziś tylko tego pragniesz, jeżeli twoje serce pragnie relacji z żywym Bogiem, to zostań tutaj z nami. Chcemy się o ciebie modlić. Chcemy przyprowadzić cię do Jezusa. Do Jezusa. W tym kraju każdego tak wychowano. I uważa się, że jest chrześcijaninem.
A tak naprawdę, gdy z Nim stanę twarzą w twarz i zapytał się głęboko, czy masz relację z Jezusem, co z Nim przeżywasz i jak Go doświadczasz, to każdy człowiek jest zielony, o czym Ty mi mówisz. Nawet gdy tutaj stojąc i mówię Wam o Jezusie, to w Waszych sercach jest złość i bunt. O kim ja mówię? Mówię Wam o Bogu, który zmartwychwstał i umarł za Wasze grzechy. I jeżeli nie narodzicie się na nowo, to idziecie do piekła. Taka jest prawda. I ja nie mogę tu nic dodać, ani tego odjąć. Albo to przyjmujecie, albo to odrzucacie. Jeżeli odrzucacie, jesteście już potępieni. A ja mam w sobie Bożą miłość. I ta moja miłość jest taka, że do Was mówię Bożą prawdę. Mówię do Was Bożą prawdę. Ja gdy byłem naćpany w aucie, to przyjaciel mi mówił o Jezusie. Ale Duch Święty się przebił do mnie. Przebił się do mnie. I od 5 lat jestem wolną osobą. Grzech nade mną nie panuje. Nie jestem zniewolony, nie muszę chodzić po imprezach, nie muszę ćpać. Mam wspaniałą żonę. Moje życie Bóg podniósł. I wiem, że Twoje życie może podnieść, jeżeli tylko tego chcesz. Jeżeli chcesz modlitwy, to podejdź, to modlę się o Ciebie. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, oddać Mu swoje życie, to przyjdź tutaj, możesz to zrobić tu i teraz. Chcę Wam powiedzieć, że Jezus nie jest religią. Ja Ci nie mówię o religii. Ja Ci mówię o żywej osobie, o Jezusie Chrystusie, który umarł za Ciebie, po 3 dniach zmartwychwstał, przelał swoją świętą krew za Ciebie. Tylko pytanie, czy Ty w to wierzysz? Czy Ty przyjmujesz tą zastępczą wiarę? Czy Ty przyjmujesz Jezusa do swojego życia, aby Duch Święty wypełnił Twoją pustkę w sercu? Bo taka jest prawda. Niczym innym nie wypełnisz pustki, która jest w sercu. Żadnymi pieniędzmi, jakąś miłością, którą skaczesz z tygodnia na tydzień. I sam dokładnie wiesz, że błądzisz. Przestań błądzić. Wskazuję Ci drogę. Tą drogą jest Jezus. I Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I gdy wejdziesz na tą drogę, to będziesz szedł prosto. I głupiec nawet na niej nie zbłądzi. Nie zbłądzi. Gwarantuję Ci to. Możesz mieć tak jak ja. Możesz mieć szczęśliwe życie tutaj na ziemi. Tego pragnie Bóg. Jeżeli masz krzywy obraz Boga, to religia Ci go pokrzywiła. Ja znam innego. Znam prawdziwego. Znam żywego. Zmartwychwstałego, który żyje we mnie, bo narodziłem się na nowo. I to jest proste przesłanie Ewangelii, abyś uwierzył w te proste słowa. I również Ty narodził się na nowo i miał z Nim relacje. Relacje. Amen.